Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć panią profesor Danutę Kołożyn-Krajewską z Instytutu Nauk Żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Będziemy rozmawiać o tym, że nie warto marnować jedzenia. Zarówno zyskiem dla siebie, jak i dla planety. Dzień dobry pani profesor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, jest mi bardzo miło gościć u pana i u wszystkich, którzy słuchają. Pretekstem do naszej rozmowy, do naszej dyskusji jest projekt, który realizowały właśnie naukowczynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To był projekt, który miał na celu oszacować wielkość strat marnotrawstwa żywności właśnie na poziomie krajowym. Dzisiaj pewnie też i zapytam panią profesor, jak ta polska sytuacja plasuje się na tle innych narodów, ale wstępnie pani profesor, kiedy ja całkiem niedawno i to w moim mieście rodzinnym, tam gdzie mieszkam i w wielu innych miejscach, zacząłem dostrzegać, że funkcjonują jadłodzielnie. Wcześniej tego nie widziałem. Czy to jest taka dobra jaskółka? Dobra zmiana? Jadłodzielnie, tak. Jadłodzielnie tak no, istnieją już i funkcjonują. Od, można powiedzieć, dobry kilku lat. Jest to miejsce, do którego można przynieść żywność, oczywiście dobrej jakości, bezpieczną, zostawić i każdy może wziąć. Nie, nikt się nie musi opowiadać, czy dlatego, że jest głodny, czy dlatego, że mu się nie chce gotować. No ale w każdym razie tak, rzeczywiście można się w niej podzielić. To jest taki ruch food sharing. On powstał w Niemczech, pierwsze rzeczywiście takie jadłodzielnie powstały w Berlinie, a później się rozwijały. W którymś momencie w Warszawie na przykład było chyba ich 19, to było 3 lata temu chyba, kiedy moja magistrantka robiła pracę magisterską na temat właśnie jadłodzielni w Warszawie. Chcieliśmy się musiałem przyjrzeć, jak to jest z nimi, czy rzeczywiście jest tam bezpiecznie zostawiać żywność i brać ją potem do spożycia, bo to zawsze jest pewien problem, jako że no, ten nadzór jest taki niewielki jakby, prawda? To znaczy no, ktoś tam sprząta, ktoś troszkę patrzy na to, czy produkty, które tam są zostawione, są rzeczywiście okej. Natomiast no, jakby nie ma nadzoru takiego urzędowego, który jest normalnie sprawowany nad produkcją żywności, dystrybucją żywności. Także to jest, może być pewien problem, aczkolwiek idea jest no, jak najbardziej słuszna, dzielenia się żywności, to o to chodzi. Oczywiście można dzielić w różny sposób, ale to jest jeden z tych sposobów. Tak, food sharing. Z tego, co podają mi źródła, sama inicjatywa rozpoczęła się w 2012 roku w Berlinie. Na początku oferowała w internecie takie darmowe kosze z nadwyżką różnych produktów. 2 lata temu jeszcze w ramach takiego wspólnego koszyka w Niemczech, Austrii, Szwajcarii współpracowało ze sobą 5000 firm i rzeczywiście teraz lodówki w Niemczech są otwarte dla tych, którzy chcą wspólnie korzystać z żywności. Był też taki trend z brzydkimi warzywami. To jeden z pomysłów niemieckich, te krzywe marchewki, brzydkie ponadwymiarowe buraki, cukinie. To, czego supermarkety nie akceptują, no to finalnie ląduje w naszych koszykach. I są takie firmy, które chwalą się tym, że brzydkie warzywa są do kupienia. To jest chyba też taki dosyć pozytywny trend. Tak, oczywiście, że jest to pozytywny trend, aczkolwiek mimo wszystko, ja raczej bym nie wymagała od konsumentów, że wtedy, kiedy przyjdą do sklepu i widzą całą górę pięknych, prawda, dorodnych warzyw i owoców, to akurat oni będą sięgali po te mniej ładne. Trzeba raczej starać się inaczej zagospodarować. To znaczy chodzi o to, że jeżeli w domu mamy już troszkę takie przywiennięte warzywo, no bo nam troszkę ono przeleżało w lodówce, to warto znaleźć dla niego zastosowanie, czy jabłko, które właśnie za długo leżało, to jak najbardziej można to zrobić. Natomiast raczej bym nie wymagała od konsumentów i od tych, którzy mają wybór, że wybiorą, bo nie zrobią, chyba żeby była to ta osobna półka tańszych warzyw czy owoców. I to by było słuszne, prawda, że no, to są rzeczywiście te krzywe banany, prawda, to już jest tak najczęściej, czy to jest tak już przykładowo, ale to może być trochę uszkodzone opakowanie w produkcie takie, które nie skutkuje uszkodzeniem produktu, tylko no jest troszkę wgniecione na przykład. Puszka wgnieciona, konsument też jej nie weźmie w sklepie najczęściej.
A przecież to, no nic się nam w środku nie zmieniło w tym produkcie sterylizowanym, prawda, który jest w tej puszce. Ale jednakowoż tutaj sieci handlowe powinny stosować jednak chociażby te, znaczy wydzielenie te osobne półki, i to zresztą też się dzieje. I z takiego względu właśnie, że te produkty są jakieś mniej atrakcyjne, albo dlatego, że już zbliża się ten termin przydatności do spożycia, którym mogą być one oferowane do sprzedaży i też w ten sposób handlowcy starają się jakoś upłynnić, tak powiem kolokwialnie, te właśnie produkty. Także to bym raczej tak to widziała. Natomiast jeszcze ta idea, no jak najbardziej, ona jest taka medialna, prawda? No wykorzystujmy te właśnie, no to się nawet nazywa ratujmy banany, prawda? Takie różne są przykłady. Ale raczej one są dla konsumentów. Jest też taki ruch, nazywa się Zupa Disco, to ten też przywędrował do Polski z zagranicy i w tym ruchu bierze udział Federacja Polskich Banków Żywności. Ja zresztą w zeszłym roku także brałam udział w takim spotkaniu tej Zupy Disco. To jest rzeczywiście takie spotkanie, na którym no, ludzie rozmawiają na temat marnowania żywności i co z tym zrobić. No i częściej są właśnie ci goście zaproszeni. Jednym z tych gości ja byłam w tym roku i jednocześnie w tym samym czasie kucharz gotuje zupę. Gotuje zupę właśnie z takich różnych odzyskanych jakby warzyw. I to jest no taka jakby idea. Czyli to jest taka promocja. Ja tak to widzę i to wszystkie tego rodzaju no rzeczywiście spotkania mają sens, bo jakby trafiają do ludzi, że no jakiś problem jest. Ja się zawsze cieszę, jeśli usłyszę, że ktoś mówi, że no właśnie coś sobie przygotowałem, bo znalazłem w lodówce takie i takie produkty i byłem jakąś nową potrawę, żeby nie zmarnować. Także to ma sens. Na pewno takie akcje, które w ten sposób jakby trafiają. Natomiast jakby samo to, że ktoś kupi właśnie ten krzywy banan, jedna czy druga osoba, to akurat problemu nie zmieni. No, problem jest no, zbyt szeroki, żebyśmy tak łatwo go rozwiązać, niestety. Zdarzyło mi się kilka razy rzeczywiście coś kupić, co miało niedługą datę, no niedługo koniec daty ważności. Produkt rzeczywiście nie stracił na jakości. Tłumaczę też sobie w pewien sposób, że musi być taka data graniczna, gdzie producent musi określić, kiedy żywność nadaje się do jedzenia, a kiedy no, już nie bierze pełnej odpowiedzialności. I chciałbym właśnie o to zapytać panią profesor, jak to się dzieje, że w czwartek jest produkt, powiedzmy, może nie pierwszej świeżości, ale produkt jest datny do jedzenia, a później data minęła, no i właśnie co? Jak producenci podejmują decyzje w tym zakresie? Pewnie różni się to w kontekście różnych produktów. To właśnie jest różne w kontekście różnych produktów i jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że są dwa rodzaje dat na produktach. I to jest nierozróżniane często przez konsumentów. Czyli mamy datę taką, która wskazuje na rzeczywiście przydatność do spożycia. I to jest data, która jest poprzedzona przy polskich produktach i w języku polskim, należy spożyć do. I tutaj następuje data dzienna. I to jest rzeczywiście ta data granica, po której produkt w zasadzie nie powinien być spożywany, albo no jeżeli konsument go spożywa, to na własną odpowiedzialność. Oczywiście, że nie może być w dystrybucji po tej dacie, to jak najbardziej. Co nie oznacza najczęściej, że ten produkt już od razu, tak jak pan mówi, no jeżeli jeszcze 2 godziny wcześniej był przydatny, to 2 godziny później no nie stanie się trujący najczęściej. Jeżeli był prawidłowo przechowywany, to jeszcze pewnie tego następnego, a może jeszcze następnego można go spożyć, ale tak jak mówię, no już na własną odpowiedzialność i w handlu tych produktów być nie powinno. No nie może być, jest to zabronione. Natomiast drugi rodzaj daty, i tutaj tak po prawdzie to bardzo dużo produktów jest tak właśnie datowanych, najlepiej spożyć przed. I ta data jest bardzo elastyczna, to znaczy jest to data, do której, do ukończenia, bo to najlepiej spożyć przed, to może być przed końcem miesiąca, może być też data dzienna, może być przed końcem roku, to zależy od tego, jaki to jest produkt. I rzeczywiście do tej daty producent gwarantuje jakość, nie chodzi o bezpieczeństwo, jakość. Czyli, że ten produkt będzie rzeczywiście bardzo dobrej jakości. My przeprowadziliśmy w moim zakładzie badania, w których przechowywaliśmy właśnie takie produkty z 10 różnych grup przez okres do 6 miesięcy, czyli przez pół roku po upływie tej właśnie daty najlepiej spożyć przed. I to stwierdziliśmy. W zasadzie wszystkie produkty z różnych grup, za chwilę je wymienię, były bezpieczne. Natomiast w niektórych produktach nastąpiły pewne zmiany jakościowe. Jakie to były produkty? To był majonez,
To było śmietanka UHT, to były pasztet, były kasze, makaron, dżemy, czyli tego rodzaju produkty. Fasolka sterylizowana w zalewie pomidorowej, był przecier pomidorowy. Także takie produkty właśnie tak zwane trwałe, prawda? Często o nich mówimy, że to są trwałe produkty. I no co, makaron troszkę zmienił konsystencję, ale to naprawdę bardzo niewiele. Troszkę rozwarstwienie nastąpiło w tej śmietance, troszkę majonez zmienił barwę, ale to naprawdę to było, to my instrumentalnie to wykryliśmy, bo w zasadzie to były takie niewielkie zmiany. Najbardziej chyba się zmienił ten przecier pomidorowy, bo on tak bardzo ściemniał. Po pół roku, oczywiście ja mówię o pół roku, po 3 miesiącach nawet tych wad jakościowych nie było, czyli de facto no jest jakby możliwe spożycie tych produktów na pewno po tej dacie. I to zauważono już i nie tylko w Polsce. I w związku z tym znowelizowano w zeszłym roku nawet prawo, takie prawo higieniczne, takie rozporządzenie unijne higieniczne, które pozwala na przekazywanie produktów, pozwala sieciom handlowym, sklepom na przekazywanie produktów po tej dacie właśnie, o której mówiłam, najlepiej spożyć przed, bo tak specjalnie tłumaczę, żeby no wszyscy zrozumieli, że to jest ta data, najlepiej spożyć przed. I po tej dacie można przekazywać żywność na cele charytatywne. Czyli jeśli ten produkt w sklepie dotrwa do tej daty, przed tą nowelizacją, no niestety no już nie mógł być nikomu przekazany, natomiast w tej chwili może być przekazany organizacjom, które zajmują się no, takim społecznym, prawda? Jak na przykład bankom żywności, które zagospodarują je no, w postaci jakichś darowizn, albo najlepiej jednak, jeśli one będą użyte w jakichś jadłodajniach, właśnie tutaj mówimy o jadłodajniach, jakieś stołówka, gdzie wprowadzi się żywienie no, do takich osób, które potrzebują tego. Czyli na cele społeczne można przekazać już tę żywność. Natomiast w naszych gospodarstwach domowych, no warto oczywiście od czasu do czasu przejrzeć i zawartość lodówki, bo często i tam są te produkty i jakiś szafek czy spiżarek i sprawdzić, czy przypadkiem już ta data się nie zbliża, a jeśli och, jej, już minęła, no to po prostu przeznaczyć do szybszego spożycia. Ja nie namawiam, żeby trzymać przez pół roku, to nie, bo tam oczywiście może się zdarzyć coś innego, na przykład szkodniki mogą się rozwinąć w kaszy czy w makaronie, także to też trzeba brać pod uwagę, nie tylko zmiany takie mikrobiologiczne, które miałyby skutkować jakimiś zatruciami pokarmowymi, ale no, mogą zajść te zmiany oksydacyjne, czy no, wiadoma sprawa, że to są różne procesy, które zachodzą w tych produktach przy długim przechowaniu, więc nie ma co je przechowywać tak długo, ale spożyć można spokojnie. Na to się zwraca uwagę i dlatego także na całym świecie. Nawet w przypadku niektórych produktów to już zrezygnowano w ogóle z datowania. I taka lista także jest przygotowywana, prawdopodobnie będzie taka nowelizacja też prawa unijnego, żeby niektórych produktów w ogóle właśnie w ten sposób nie znakować. Pani profesor, to co to w takim razie za produkty? No to takie jest już naprawdę jak sól, cukier, to one właśnie nie mają dat, ale w tej chwili no, są pomysły, żeby właśnie makarony czy kasze także zostawili bez tego datowania, czy jakieś konserwy właśnie sterylizowane. Także można by w ten sposób do tych takich naprawdę trwałych produktów, kawa to i tak chyba już jest w mniejszości znakowana. Już chciałam powiedzieć, że są kraje i to kraje unijne, w których nawet te produkty się w specjalnych sklepach sprzedaje, takie właśnie po tej dacie. Natomiast no, no są takie różne akcje także, żeby namawiać konsumentów do tego, no, żeby ten produkt obejrzeli, jeżeli wszystko jest w porządku, bo jest oryginalnie zapakowany, no to po prostu to spożyć. Nie widać, żeby coś się tam tak wizualnie, bo to akurat to są te zmiany, które no, tak jak mówię, one były głównie takie fizykochemiczne, które można zauważyć, prawda? Jeżeli coś się bardzo zmieniło, no to już trudno. Oczywiście. Wspomniała pani profesor jeszcze w swojej poprzedniej wypowiedzi, że nie obwiniałaby, nie wymagałaby pani profesor od konsumentów wyboru warzyw właśnie krzywych, brzydkich, albo też swego rodzaju powiązania z marnotrawstwem jedzenia. W takim razie na czym się skupia ta ogromna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o to właściwie co i ile ląduje w koszu w naszym śmietniku? No niestety skupia się na konsumentach, tak, jak najbardziej. Pan wspomniał, no, że robiliśmy badania. My rzeczywiście przeprowadziliśmy projekt przez 3 lata poprzednie. Był realizowany projekt, pierwszy tego rodzaju projekt zrealizowany w Polsce. Projekt był realizowany w konsorcjum
za które odpowiadała Federacja Polskich Banków Żywności, ale poza PGW, które było partnerem, w tym projekcie uczestniczył także Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. No i oczywiście Federacja Polskich Banków Żywności. Każdy miał swoje zadania do wykonania, ale takim pierwszym, drugim, trzecim zadaniem, które wykonywaliśmy razem z Instytutem Ochrony Środowiska, my, czyli SBGW, to było zbadanie, ile w ogóle tej żywności się marnuje, dlaczego się marnuje, kto marnuje, gdzie się marnuje i tak dalej. To były niezwykle wymagające i trudne badania, dlatego że wielu także producentów żywności niechętnie się dzieli takimi informacjami. Musieliśmy opracować metodykę, jakąś przyjąć taką metodę, która byłaby akceptowana także no, na forum jakby międzynarodowym, unijnym. To już są szczegóły, ale w każdym razie tak w podziale i Instytut, i SBGW zrobiliśmy te badania no, w tych głównych jakby sektorach, poczynając od produkcji podstawowej, czyli rolniczej, hodowlanej, przez przetwórstwo żywności, produkcję taką tą żywności przemysłową, następnie transport, handel, oczywiście gastronomia i konsumenci. I cóż nam z tego wyszło? Po pierwsze, zweryfikowaliśmy takie dane liczbowe, które funkcjonowały od wielu lat w takiej przestrzeni no, publicznej i tak no, one były rzeczywiście jakby oszacowane. To było te 9 milionów ton. Tak mówiono, w Polsce marnuje się 9 milionów ton i stąd znajdowaliśmy się na piątym miejscu jakby tak w Unii Europejskiej. Rzeczywiście tak to funkcjonowało, ale czy tak było, tego nie wiemy, bo to było bardzo szacunkowe dane. Natomiast nasze oczywiście także do oszacowania, dlatego że to wiadomo, prowadzić jakieś ograniczone badania i na tej podstawie potem się przelicza dla całości sprawy. I nam wyszło, że to jest około 5 milionów ton. Nawet troszkę mniej, ale no, mamy świadomość, że czegoś mogliśmy niedoszacować, przede wszystkim gastronomii. No więc te 5 milionów ton możemy przyjąć. Czyli jakby możemy się cieszyć, 9, tylko 5, to jest duża różnica. To nas nie ucieszyło, no ale mimo wszystko nadal jest to 5 milionów ton. Za 60% zmarnowanej żywności odpowiadają konsumenci w gospodarstwach domowych. I te badania przeprowadziliśmy bardzo, bardzo naprawdę wiarygodnie, bo były to badania polegające na ważeniu po prostu tego wszystkiego, co się w domu używa do żywienia, prawda, czyli całej żywności i ważeniu tego, co się wyrzuca. I to było 500 gospodarstw domowych wytypowanych, czyli to taka grupa reprezentatywna dla Polski. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że wyrzucane jest 3,9 kg żywności na tydzień z jednego gospodarstwa domowego. Odrzucając jakby te części, bo są niejadalne tutaj także, różne kości, ości, prawda, obierki. No, obierki można czasem zjeść, no ale powiedzmy, to jest 2,5 kg. Na tej podstawie żeśmy to, no, jakby tę wielkość oszacowali. No i oczywiście w pozostałych także ogniwach. No i to niestety wyszło, że 60% to są konsumenci. 30%, czyli po 15% to jest produkcja podstawowa i przetwórstwo żywności, prawda? Czyli to już mamy prawie 90%, no czyli to już są potem niewielkie liczby, to jest około 6% w handlu. I ta niedoszacowana, około 1% gastronomia, ona nie jest doszacowana i niewielki także udział poniżej 1%, tam około 1% też, jeżeli chodzi o transport. Transport to raczej nawet jest ok. Natomiast no, z gastronomią były problemy, żeby pozyskać dane, więc obawiamy się, że jest niedoszacowane. Natomiast, no, ale tak mniej więcej, to tak wygląda jak na całym świecie, bo dane Światowej Organizacji Zdrowia i FAO i WHO wskazują na to, że rzeczywiście za 60% zmarnowanej żywności odpowiadają konsumenci. Tylko, że oni marnują tę żywność najczęściej w tych gospodarstwach domowych, prawda? Czyli jakby to, że kupią, no to jakby kupią coś krzywego, prawda? Czy nie, czy jakiegoś no, troszeczkę gorszego handlu, to oni jakby uratują żywność z handlu, a nie właśnie z tej, o której ja mówiłam. Bo my żeśmy badali dokładnie w gospodarstwach domowych. To tam, w tych gospodarstwach domowych, w naszych własnych kuchniach marnuje się tyle żywności. Oczywiście konsumenci sami są zdziwieni, wtedy, kiedy zważą tę żywność i zobaczą, ile jej wyrzuca. Sami sobie jakby nie zdajemy z tego sprawy, jak to wygląda. Czyli tutaj no, powinien pójść i idzie duży wysiłek w wielu krajach na to, żeby
no żeby konsumentów właśnie przekonać. Dlatego ja powiedziałam, że te wszelkie akcje takie, o których Pan mówił, niech to będzie o tych uratujmy krzywe banany i zupa disco czy inne, prawda? Tak, one są dobre, bo one uczą konsumentów, żeby nie marnować żywności w swoich gospodarstwach domowych. Niech już się nie zajmują tą żywnością zmarnowaną w handlu, dlatego że akurat ten sektor robi bardzo dużo w tym kierunku, żeby nie marnować żywności. W ostatnich latach kiedyś oczywiście bardzo dużo się marnowało, ale teraz już tutaj są podejmowane takie działania, które rzeczywiście są działaniami wiążącymi żywność. Widziałem takie statystyki, że rzeczywiście czteroosobowa rodzina może, można to tak przeliczyć na 2,5 tysiąca złotych. I takie przekonanie, człowieku drogi, czy wyrzuciłbyś takie pieniądze do kosza? To jest taka dosyć spora suma. Jeżeli chodzi o takie przykłady ogólnoświatowe, czy jesteśmy w stanie globalnie zweryfikować, jak poszczególne kraje sobie z tym radzą? Pytam, bo sporo mówi się o tym, że ogromnym rynkiem są oczywiście Chiny. Znalazłem informację, że w Chinach pojawił się nawet taki przepis, który ma pomóc w walce z marnowaniem jedzenia. Rzeczpospolita podawała, że jednym z problemów tego współczesnego świata są influencerzy, czyli internetowe gwiazdy, celebryci, którzy na swoich kontach w mediach społecznościowych pokazują rozrzutność, obżarstwo. Chciałbym zapytać w takim razie, kto przoduje, jeżeli chodzi o marnotrawienie żywności, marnowanie żywności. Według chińskich władz to jest 18 miliardów kilogramów. Proszę o doprecyzowanie. Trudno mi zweryfikować tę liczbę, bo jeśli mam być szczera, to akurat ich nie znam. Na całym świecie się marnuje dużo żywności. W Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej, oczywiście w Chinach jak najbardziej i w Unii Europejskiej. Myślę, że takie działania naprawdę bardzo poważne są podejmowane w krajach Unii Europejskiej. Ten problem został zauważony już dosyć dawno, ale także na całym świecie, bo jest to jeden z celów tak zwanego zrównoważonego rozwoju, prawda? Mówimy o tym zielonym ładzie, prawda? Green Deal. Jednym z celów tego zrównoważonego rozwoju jest właśnie także niemarnowanie żywności, czyli tak de facto zauważono to i tak jak powiedziałam, FAO i WHO no także wskazuje na to, że do roku 2030 no powinniśmy o 30% co najmniej ograniczyć marnotrawstwo żywności. Pod tym się podpisuje także Unia Europejska, czyli de facto no w zasadzie Komisja Europejska. I tak jak powiedziałam, trwają te różne prace. Pierwszą taką jaskółką jest to, że od tego roku już dokładnie jest prowadzony rejestr właśnie marnotrawstwa żywności, to znaczy ogólnie właśnie odpadów żywnościowych, tak to się nazywa, czyli każdy kraj członkowski musi raportować jakby to, co się marnowało. Zresztą przy tym raportowaniu no ministerstwo nawet no będzie korzystało z naszych doświadczeń przy zbieraniu danych, bo to nie takie proste jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, żeby w ogóle te dane zdobyć. Ich tak ogólnie nie ma, no one nie są tak raportowane. No, a w tej chwili będą musiały być, te dane trzeba zebrać i taki szacunek przedstawiać co roku, więc no, też to ma służyć temu celowi, żeby nie marnować. Drugi kierunek to jest to właśnie, żeby z handlu pozyskiwać żywność na cele społeczne i tu większość krajów ma takie prawo już i Polska także już, przynajmniej dotyczące dużych sieci handlowych. To jest ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności, marnowaniu żywności w Polsce już od kilku lat funkcjonuje i rzeczywiście ci duzi gracze na rynku tym w handlu no muszą przekazywać albo płacić no takie powiedzmy, trudno nazwać je karami, no ale takie płacić takie fee za tę żywność, której nie przekażą, która zostanie zutylizowana po tej dacie najczęściej właśnie ze względu na to, że mija ta data przydatności do spożycia albo przydatności do handlu, tak jak powiedziałam, ona nie zawsze jest tą datą taką już zupełnie graniczną. No w tej chwili jeszcze jedna możliwość, że można nawet więcej przekazywać i to trzeba powiedzieć, że to działa, czyli że banki żywności rzeczywiście zauważyły w tych latach, to jest od roku 2019, jeśli dobrze pamiętam, kiedy weszła ta ustawa w Polsce, rzeczywiście zauważyły to, że coraz więcej tej żywności do nich trafia i ona no wtedy banki żywności na szczęście są do tego przygotowane, żeby ją zagospodarować. Co dalej się dzieje, jeżeli konsumenci dostaną te produkty, nawet ci, którzy korzystają z tych darowizn od banku żywności, no to już tego znów, prawda, nie wiadomo, bo znów wchodzimy znów jakby już w ten,
ten zakres konsumencki, prawda? Czyli jest kwestia tego, co konsumenci. Więc znów wchodzimy w te 60%, które się być może i u nich tam marnuje. Tak też może być, to nie jest powiedziane, że nie. Dlatego ja mówię, widzę ten moment dobry, żeby no właśnie jednak to w tych stołówkach, do szkół, nawet czasami no wręcz mówiłam, że no to warto by było, żeby od razu jakby do konsumpcji przeznaczać te produkty i to byłoby zdecydowanie lepiej. To jest handel, nie są producenci żywności. Producenci żywności robią wszystko, żeby nie marnować. No, jakby ogólnie ten sektor odpowiada za 15%, prawda? Czyli tego przetwórstwa żywności, czyli mleczarnie, zakłady mięsne, zbożowe, piekarnie i tak dalej. Ale oni oczywiście no, mają zawsze, no, coś się tam może im przytrafić. I oni no, wtedy stosowali jakieś różne fortele, prawda, no nie wiem, jeśli data na opakowaniu była jakaś błędna, no to rozpakowywali ten produkt, pakowali po raz drugi, czyli ponosili koszty, no żeby oczywiście ten produkt był już tak datowany, jak to jest potrzebne. Obecnie no też namawiamy ich i także w ramach tego projektu, o którym mówiłam, ten projekt miał taki ładny akronim PROM, się nazywał PROM, więc w ramach tego projektu PROM także namawialiśmy producentów do przekazywania żywności, bo mamy opracowaną taką procedurę jakby przekazywania żywności na cele społeczne, jakby ułatwiającą ją przekazywanie właśnie do banków żywności. I wielu producentów no, ze zdziwieniem się zorientowało, że i policzyło sobie, że im się bardziej będzie opłacało właśnie takie produkty, które jak najbardziej są bezpieczne, zdrowe i jak najbardziej w dobrej jakości, żeby przekazać na cele społeczne do Banku Żywności, zamiast bawić się właśnie w jakieś takie różne przepakowywania, rozpakowywania czy robienie innych kwestii, żeby nie zmarnować. Więc jak najbardziej no, tu jest ten kierunek i to jest kierunek taki ogólnoświatowy właśnie przekazywania na cele społeczne, bo no cóż, z jednej strony mamy marnowanie żywności, z drugiej jednak także wiele osób, które no, cierpią na to, że mają za mało żywności. Oczywiście no, jakby jedno z drugim jest powiązane, aczkolwiek no, problemu głodu może nie rozwiążemy no, w ten sposób, ale niektórym osobom na pewno tego problemu głodu nie rozwiążemy na świecie, ale w ten sposób właśnie przekazując żywność, ale zawsze ktoś ją dostanie i ktoś dostanie ten posiłek, prawda, możliwość zjedzenia dobrej żywności, dobrego produktu, dobrego jedzenia. Czyli jest też taki jakiś kierunek. No i to, o czym wspomniałam, chociażby właśnie zwrócenie uwagi na to, że konsumenci nie rozumieją daty, tych dwóch dat, o których mówiłam, to nie jest polski problem, to jest problem ogólnoeuropejski i w tej chwili wiem, że trwają prace nad zmianą tego rozporządzenia, w którym te daty, to datowanie się znajduje, no ale jeszcze nie wiem, jak to wreszcie będzie, czy będzie tylko jedna data, bo są takie pomysły, żeby była po prostu jedna data, tylko ta bezpieczeństwa i innych w ogóle nie, czy też po prostu będzie ta data, no i już potem konsument jakby będzie musiał podejmować decyzję, a w handlu nie będzie mogło być tego produktu. Są różne pomysły, ale tu oczywiście no wiadomo, że w Unii Europejskiej to prace nad jakąś zmianą każdego rozporządzenia to trwają dosyć długo, więc jak będzie to wyglądało, trudno w tej chwili powiedzieć, ale, no, ale na pewno to się dzieje najbardziej cały czas. I no i są przede wszystkim, i to chciałabym powiedzieć, na to zawsze zwracam uwagę, udzielając jakichkolwiek wywiadów, że najważniejsze jest właśnie najważniejsze zrozumienie, czyli najważniejsza w tym wszystkim jest edukacja konsumentów, ponieważ konsumentami jesteśmy wszyscy. Czyli jeżeli edukujemy konsumentów, to edukujemy i tych konsumentów, którzy pracują w zakładach gastronomicznych i w zakładach przemysłowych i w handlu, prawda, i w transporcie, także żywności, też ich edukujemy. I oni tak ogólnie potem wtedy do tego problemu podchodzą. I to już widać, na przykład no chociażby tej gastronomii, co do której no nie mamy tak pewności, czy na pewno żeśmy oszacowali dobrze te dane w naszym projekcie, ale w każdym razie gastronomia podejmuje cały szereg różnych działań, żeby też nie marnować żywności. No szczególnie, że gastronomia została tak w ostatnich latach doświadczona przez pandemię, prawda? Bo na pewno oni świetnie umieją liczyć i wiedzą, że marnowanie tego, co wyprodukowali, no zupełnie im się nie opłaca.
Więc chociażby taka akcja, to cała akcja i organizacja Too Good To Go. To jest też na pewno panu redaktorowi znany ruch, który pozwala także na to, żeby konsument za mniejszą cenę nabył jakieś produkty jako niespodziankę, bo to nie wiadomo, jakie dostanie. No ale można, prawda, w ten sposób coś zagospodarować, no ale także jakieś inne, prawda, akcje pod koniec dnia, sprzedaż po niższej Tak cenie, jest. prawda, cateringowa jakaś taka, no to oczywiście różne takie akcje można też podejmować. To jeszcze pytanie na koniec, jak pani profesor zapatruje się na funkcjonowanie kar w obrębie konsumentów, dużych firm, jeżeli chodzi o marnotrawstwo? Czy warto je wprowadzać? Mam na myśli kary dla osób, no na przykład, jak to jest w Chinach, kara za niezjedzony posiłek. No to już jest grubsza sprawa. Albo jeżeli jesteśmy świadkami procederu, gdzie widzimy, że w najbliższym sąsiedztwie ktoś non-stop coś u kogoś ląduje w śmietniku. Oczywiście jest to ciężko właściwie zbadać. Zupełnie, czy nie jestem zwolenniczką kar, zupełnie. Bo jak z karami, prawda, bywa, to może być nadużywane, łatwo kogoś oczernić, że on wyrzuca, a może to właśnie ktoś inny. Zresztą w jaki sposób mielibyśmy to badać? W jaki sposób? No, nic nie jakąś, no już ja nie chcę tu komentować zwyczajów chińskich, bo tutaj są różne. Może też w różnych krajach jest łatwiej, ale w krajach Unii Europejskiej to nie słyszałam takiego pomysłu, żeby o karaniu. No jedyne, właśnie nawet dlatego, jeżeli jak mówiłam o sieciach handlowych, to nie chciałam tego nazwać karą, bo to jest taki jakby podatek na rzecz ochrony środowiska. Czyli jeżeli ci się nie udało zagospodarować tych produktów, przekazując je na cele społeczne, no bo czasem nie wszystko się uda, no to musisz zapłacić na rzecz ochrony środowiska, no bo ktoś musi zutylizować ten produkt, prawda? Czyli to ma sens i to według mnie jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast karanie konsumentów za to, że do kosza wyrzucają żywność, no trudno, no niestety ja uważam, że to zupełnie nie jest ten kierunek. Natomiast kierunek edukacyjny jak najbardziej. I Holendrzy na przykład przeprowadzili dość taką dużą edukację jeszcze kilka lat temu i chwalili się, że zauważyli brnięcie, że jednak coraz mniej konsumentów żywność wyrzucało. Mnie się wydaje, że to widać. Ja no, oczywiście obracam się w jakimś określonym kręgu osób, ale wszędzie, gdzie mogę na ten temat mówię oczywiście, ale widzę już to takie zrozumienie, czyli no wiele osób jakby łącznie także z tym wszystkim, o czym słyszymy, czyli z ochroną środowiska, no, z ochroną klimatu, prawda, z tymi problemami, które w tej chwili występują i no, o których wiemy, prawda, jakby wszyscy z mediów, to z tym wszystkim, to wszystko się wpisuje, no oczywiście także świetnie, marnowanie żywności i jakby to zrozumienie tutaj, tak jak powiedziałam, w ramach Green Dealu, czyli jak mówimy o tym, to jednym z celów, no, musi być także zwrócenie uwagi na niemarnowanie żywności, a wszystko to trzeba by zacząć od siebie samego, bo tutaj podejmowanie tych działań właśnie w domu, w siebie, jak najbardziej ma sens. Także gastronomia, jeżeli już też o gastronomii mówiliśmy, no także chociażby zabieranie tych produktów niezjedzonych do domu. No nie karać konsumenta, że on nie zjadł posiłku, bo może była to za duża porcja i nie mógł zjeść, ale zapakowanie tego posiłku i zabranie ze sobą do domu. I tu znów namawianie konsumentów, że to ma sens, że jeżeli nie zjadłeś posiłku, to nie jest to powód do wstydu, że ty zabierasz. Wręcz przeciwnie, jak najbardziej zabierz ten posiłek i zjedz i to będzie i w ten sposób no, rzeczywiście oszczędzisz na tym, że nie będzie ono zmarnowane, bo trzeba mieć świadomość, że to wszystko, co na talerze zostaje w zakładach gastronomicznych, no już ląduje w koszu, tak brzydko mówiąc, czyli po prostu jest wyrzucane, bo nic innego z tym zrobić nie można. Tak samo, jeżeli chodzi o jakieś przyjęcia, cateringi,
No, chociażby jak dosyć niedawno mieliśmy takie duże spotkanie, to walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i no, mieliśmy catering oczywiście także na nim. I, no, chodziłam i namawiałam wszystkich, weźcie te produkty ze sobą, proszę, tutaj są opakowania, weźcie, zjecie wieczorem na kolację, żeby się nie zmarnowało, bo to wszystko, co było wystawione, też już nie może wrócić do innego klienta. Czyli tutaj to ta świadomość, myślę, właśnie konsumencka, ale nie karanie. Ja nie jestem zwolenniczką jednak karania. Myślę, że w tym przypadku jednak lepiej zawsze raczej, no może dlatego, że jestem nauczycielem przez całe życie akademickim, ale nauczycielem i że w związku z tym zwracam uwagę na edukację i gdzie tylko mogę, to na ten temat mówię. I myślę, że no, warto by było oczywiście więcej tych takich akcji, raczej nawet takich, no, na to trzeba pieniądze, proszę pana, bo mieliśmy w ramach projektu także jedno z zadań, to była taka edukacja i była taka akcja prowadzona właśnie, żeby nie marnować żywności, ale ja myślę, że jak z kimś rozmawiam niezwiązanym, to nikt jej nie zauważył, mimo że ona była medialna, była i trochę w telewizji, i trochę w radiu, ale myślę, że przemknęła, no i co? Już dalej nie ma jakby tego, prawda? I znów, prawda, w momencie, kiedy jak w tej chwili z panem rozmawiam, kiedy rozmawiam z dziennikarzami, czy z kimkolwiek, którzy mnie proszą o taką wypowiedź, no to okazuje się, że no jakby to nikt tego nie zauważał, że nadal jakby wiele osób tego problemu nie zauważyło, czy nie widziało tej akcji, nie wiedziało o tych datach, to jest taki klasyk, że właśnie nierozróżnianie tych dat to jest rzeczywiście takie klasyczne, czyli cały czas trzeba jeszcze na ten temat mówić, edukować społeczeństwo i myślę, że to powinno przynieść jakiś rezultat. Inne takie akcje typu jak to właśnie ustawa, prawda, to jak najbardziej. No, może wszystkich działań proponowanych ja nie wymieniłam, bo jeszcze różne takie działania właśnie związane ze zmianą prawa zostały zaproponowane. W ramach projektu została przygotowana strategia i ta strategia została dostarczona, ona została przygotowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie tych badań, które przeprowadziliśmy i ona trafiła do władz, do rządu. Zostanie zrobione, bo w tej chwili jakby takie poważne działania, no to powinny być po stronie rządu, ale kar nie proponowaliśmy tam dla konsumentów. Oczywiście. Mogłyby być kary dla no, marnujących jakby większych graczy, ale nie samych konsumentów. Oczywiście. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Ja też do tego zachęcam, aby wszyscy, którzy chcieliby też poznać, wrócić do danych, do informacji, które przedstawiła pani profesor, to w opisie tego programu będzie link do artykułu danych, do raportu. Właśnie w kontekście marnowania żywności. Oszczędź sobie i planecie. Każdy z nas może sprawdzić, jak nie marnować jedzenia. Tymczasem ja serdecznie dziękuję. Moim gościem była pani profesor Danuta Kołożyn-Krajewska z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat projektu PROM. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.